Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shira, witam was w kolejnym odcinku Fear & Hunger. No i moi drodzy, kontynuujemy sobie oczywiście dalszy przebieg, tylko tak myślę, że może nie byłoby głupim pomysłem jednak się cofnąć jeszcze raz do tytułu głównego, gdzie my na ostatnim serwie sobie kończyliśmy. To było gdzieś tutaj. To był ten Yellow Mage. To było gdzie? Level 9 i tutaj już tak, tu już było po wszystkim tak naprawdę. What? Co tu się stało? What? What? Jestem poza mapą. Co się dzieje? Gra się zbugowała. Gra się zbudziła. Trudno, jeszcze raz. Jeszcze raz. Może nie na 17, tylko na 16 wskoczymy. Dobra, to było przed... właśnie, przed czym? To było zejście chyba do tych kruków, tak? Tak, terping present, entering this room. Nie będę z nim walczył. Nie będę z nim walczył. Ale chciałbym z pewnością... zawalczyć jeszcze z jakimś mobem. Zapewne tutaj padniemy. No właśnie. Kurde fajnie. Świet. Run. Maul. Jakby ona padła, to by było śmiesznie. Nie, Shiro. Chcę uciec. Prawie padła. Prawie padła. Tylko nie wiem teraz, kurde, no jak ją zabić? Jak ją cholera zabić? Nie wiem. No bez jajec. Betails. Udało się, na szczęście. Nie wiem jak ja to przelazłem, ale okej. Kurde, no to chyba nie będzie jeszcze żadnego moba. Musimy się jeszcze cofnąć. Jeszcze się cofamy. To było 15. Tu gdzie jeździliśmy, to było po tej stronie, okej. Wiem, że po tej stronie już byliśmy. No i zabijamy dziewczynkę. Skills, feromonsy lecą na dziewczynkę. Dziewczynka to w sumie niech się atakuje, czym tam sobie chce. The Arc walisz w torso. Kahara wal też... nie, nie w torso, to w rękę. Dobra. Niech ją zabije. Niech ją zabije. W ogóle to... kurde no. Niezbyt możemy również pozwolić na to... niezbyt możemy pozwolić na to, żeby on te trzy tury swoje rozegrał, bo jak rozegra, to nas zabije. 9 HP. No i padnie. Niedobrze. Niedobrze. Zbieramy tutaj co było. Może być head. I tak nam więcej to już nie da. Wyszło Tails. Tam i torcza mamy, którego nawet nie używam, jak zwykle, nic nowego, kolejny torcz, świetnie. No trochę złapaliśmy pewnie DPS-a, co? Oj, bardzo dużo DPS-a złapaliśmy. Stick. Silver coins. Dobra, tutaj będzie w razie czego. Na środku, pamiętać o tym. Celowo wlazłem. Chcę, żeby nam zabił dziewczynkę. Shiro, walisz feromony na dziewczynkę. Dziewczynka oczywiście sobie tam atakuje. I w ten sposób.
Dobra, 283. 527. No i gitara, o to chodziło. Ale elegancko. I teraz jestem skłonny nawet użyć umiejętności Hearing Whispers. No i fajnie. Tu możemy wam dać jeszcze Battle of Whiskey. To nie jest problem. I jeszcze raz użyć Hearing Whispers. No i to są fajne. Fajne statystyki. Book of Alignment. Zapisik leci. I damy oczywiście sobie na 18. Nie ma dziewczynki już. W ogóle ani razu nie ulepszyliśmy broni. Ani razu nie ulepszyliśmy broni. Dobra, to było zejście w dół. Bottle of Ale. Silver coinsy. Dobra. Oj, tu było chyba na środku. Tam było na środku chyba. Dobra, nitro, glicerynka, dźwignia. Idziemy dalej. Tik. No niestety. No niestety. Mamy mało minda. The Ark. The Ark się garduje. Kaharawa już go połapie. Opcją. Za 9. No i teraz walimy go na klatę. Diark się oczywiście defujesz. Żeby chłopaki nie zbisowali. No i git. Udało się. Szukaj go, meet clever. Nie chciałem tego akurat, ale taki. Nothing left here. Zapis. Na pewno przyda się zaraz zapis. Bottle of Ale, spoko. To zaraz tam się również przyda. Tu po prawej stronie będzie typ. Sobie przejdzie. Dobra. I tutaj jest to. Oczywiście Book of Alignment. Poleciała kulka. Dobra, lecimy. W ogóle wiecie co? Jestem ciekaw, co jest tu na górze. Nie da się wejść tu na górę. Patrzyłem tylko, no co? Nie da się wejść na górę. To jest pewne. To jest pewne. Kulka jest szybsza. Kulka jest szybsza. Dobra, raw meat. Teraz będą gazy chyba, tak? Tak. No. Smoki. Nawet się już nie będziemy jakoś zbytnio cofać tam. Do tego, żeby tego maga. To chyba też jest nieopłacalne. W naszej pozycji. Kurde. Dobra, feromonsy lecą na Diark. Ten niech wali w to. Nie, Diark się garduje. Kahara wali w to. Żeby nie zmisować. Za 5. No i wszystkich wali. The Ark się gardujesz. Miss, świetnie. Tylko on cały czas zwali nam kurwa tym gównem i tracimy turę. Cały czas tylko The Ark ma. 5 i znów to samo, co? Nie. Jeszcze nie. The Ark się oczywiście depujesz. Tam wali zawsze w tą łapę. My skurwa, no bez jaj.
O, tyle dobrze. Jark się garduj. Kara, atakuj. Trzeba się pozbyć tej łapy, bo przez to tracimy cały czas. Turę. Dobra, ta jest ta łapa. Jark się oczywiście defuje. Miss, kurwa, no oczywiście. Teraz Wogan. Ucięty, ucięty. No i dobra, już teraz kończymy z nim. Jark się jeszcze garduje na wszelki wypadek. No i dobra. Jako tako wyszło. Elixir of Mind, świetnie. I tutaj mamy już przejście. Przejście, które oczywiście sobie również zapiszemy. Nie myślcie, że dzisiaj nie będzie smowania z save'ami, bo będzie od cholery. Nie wiem, co tutaj możemy teraz spotkać. Trochę się boję. Trochę się boję. Tylko jeżeli tu była walka, no to my sobie oczywiście walimy eliksirę. Musimy się wyhealować na maksa. Totalnie na maksa. Dobra, 4 może. Nawet nie 4, bo on w sumie nie ma więcej. Ma 96. Żremy dzisiaj wszystko, jak leci. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Mushroom stew. Ale ucieszeni wszyscy. Wow. Dobra, Elixir of Mind. Idziemy. Idziemy. Co to było? To było przejście? Nie. Spojrzałeś w czerń, w otchłań. O kurde! Tak, Grogoroth. Ty nędzna podła szmato. To jest ten dzień. Nashrach? Gdzie to jest Nashrach? To nie jest Grogoroth? To jest dzień. Co? Nashrach został spalony w pył. Jaki Nashrach? O cholera. Repty go Grogorota. Liście się Mindland zabrał. 5. Nie wiedząc o tym, odliczenie czasu do jej śmierci rozpoczęło się. Ona umrze. O cholera. Nie wiem, co walić. Dobra, walimy całkowicie. 52. Wy sobie żartujecie teraz ze mnie? Czy wy sobie kurwa ze mnie teraz jaja stroicie? Po pierwsze, kim był ten Nashrach bla 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 bla? To raz. Znaczy, jak wy mi chyba o nim mówiliście, że ten Nashrach, coś tam to jest ta postać, którą możemy w Bloodpicie zrekrutować. Ale przecież my go nie mieliśmy, to jakim cudem on się tutaj pojawił? Znów bug? Bez jaj. Kurde. Nie rozumiem, jak ja mam to wygrać?
Jak? To jest niemożliwe. Nie dla mnie. No muszę zjeść, muszę zapisać to. Kurde, nie wiem. Elixir of Mind. Lecimy na maksa z tym. No zapis, leci zapis. Dobra, 19, na wszelki wypadek. Oj, to będzie ciężkie, to będzie ciężkie. Na pewno na jednym podejściu się nie skończy, to jest pewne. Kurwa, walczyć z Grogorotem, czy to jest stary bóg? To jest stary bóg! Dobra, przyspieszmy. No i gdzie jest ten nasz rada? Grogoroth. Nie wiem, gdzie on był. To jest chyba jakiś bug. Chyba gra myślała, że my go mamy ze sobą. Tym razem Kahara. No to Kahara długo nie pożyjesz. To Kahara długo nie pożyjesz. Feromonsy lecą na rzeczywiście na The Ark. Zrobimy to po bożemu. Lewe ramię czy oczy? Spróbujmy oko. Oczywiście jeszcze Kahara dostał. No i stracił rękę. Świetnie. Jednego oka nie ma. The Ark dostała zadyszkę. Feromonsy lecą. 4. Left arm, ty się garduj. Kahara wal, no trudno. Kurde. Ty. No the arc, ty się lecz. Czy leczy, depuj. Nie ma oczka. Miss. 8. Więc ile to ma HP? 2 tury. Oko się otworzyło, cholera. Nie zauważyłem. W końcu ta łapa padnie. Właśnie. 35 i palenie. To się w pale nie mieści. Skills. Panic Whispers. The Ark się leczy, czy leczy, gardujesz. Wal w oko. 5 HP, świetnie. Koniec. Miss poleciał, Jezu. Jaki fuks. W oczku. 0. Heals, Panic Whispers, The Ark Guard. Już po Kaharze. Już po Kaharze, świetnie. Gdzieś mi telefon brzęczy, nie wiem gdzie. No trudno. Ktoś się nie dodzwoni. No gdzie mi ten kurde telefon drynda? Oczywiście standardowa przerwa. No trudno. Trudno, próbujemy dalej. Kurde, zauważcie, że te oczka się teraz pojawiają. Nie wiem, co z tym zrobić. No, raczej już tego nie ugram. Ona i tak się w sumie raczej wyłoży teraz. Te oczy mogę zamykać, ale podychu. 12. To oczko, pyk, nie ma jej. 0. Nie wiem nawet jak. Jak przeżyję, też coś sprawdzę, ale 54. Miss. 0. Pytanie, czy da się w jakiś sposób, oszukać. Oszukać, wiecie. Tak, brakuje mi słów.
dobra, już. Jeszcze nie. Teraz tak. Da się oszukać ten licznik. Cholerny licznik. Jeszcze raz, mam pomysł, co możemy z tym zrobić. Więc no, jest coś, co da się tu ogarnąć jeszcze. Myślę, że to może być pomocne. Powinniśmy się chyba przedmiotami troszeczkę też pomagać. Koło pierwsze, czy da się to teraz użyć? Chyba się nie da. Mind, Worm Juice, nie. Teraz się nie da. Dobra. Ta pani. No właśnie, no ona jest na maksa już zbufowana. Morning Star, musimy ją najbardziej wydefować, jak tylko się da. Kahara, czy ty masz wszystko, co powinieneś mieć? Sorcerer's Stone, może właśnie zmieńmy to. Misamę możesz mieć. Wooden Buckler też możesz mieć. Chyba, że ta Misama nie jest taka dobra, ale jest najlepsza. No, prawie najlepsza. Bone Shields są lepsze, ale są dwuręczne. Więc też dupa. Co to może być? Life Force Leaking for it. Właśnie. Ring of Steel Blood. Prewentuje bleeding. Prevent limb losses and bleeding. Może jednak monokl nie jest takim złym pomysłem, żeby zainwestować tych to. Wiecie, teraz już nie potrzebujemy w sumie nic takiego. Dobra, no to by było chyba to, co chcieliśmy zrobić. Nic innego zrobić nie mogę. Mam pomysł, zobaczymy, czy się uda go zrealizować. Nie skupiam się już w ogóle na łapkach. Ale to po prostu, jeżeli nie da się w żaden sposób tego licznika oszukać, a wydaje mi się, że się nie da, musimy tą walkę szybko skończyć. I właśnie to spróbujemy. Dobra, Whisper of Grogoro. Tym razem ona umiera. W sumie to nie jest źle. 5. 2 oczka od razu na starcie otwarte. Kurde no. Niedobrze. Skills, bo ja tu tak, daję feromons od razu na diark. Przez to musimy się skupić na tych oczkach. Miss. Feromonsy lecą. Dobra, on tylko jeden hit dostanie. To się nic nie stanie. 21. No i dupa. Jakim cudem oką... No, kurwa, no bez jajec. To jest po prostu, wiecie co? Śmieszne. To jest kurde śmieszne. Teraz nie wiem, co z tym zrobić. W teorii mogę jeszcze Blood Golema zrespić. The Ark się gardujesz. Kahara, ty użyj przedmiotu. Ty użyj przyjacielu Throwing Dark. Za 12. Dobra, nic się nie stają. Nic się nie dzieje, spokojnie. Blood Golem. Tutaj lecą darty. One walą po 1000. No to faktiko. Czy my możemy go uleczyć? Ją uleczyć, przepraszam. Chyba nie. Nie mamy nawet takich przedmiotów. Możemy go tylko spróbować zeskillować. O pytanie. Czy mi się uda? Ja będę pierwszy. Bo wydaje mi się, że nie. Kahara, wal w to oko. Taubga. No i dupa. Ja pierdykam. No Link Whispers leci. 2. No i tak już umarło, co miało umrzeć. To nie rozumiem. Skills.
Robimy znów oczywiście feromonsy, robimy na Blood Golem. Kahara, wal w oko. Dobra. No i właśnie. Dobra, zamknęło się. Jeden. Atakujemy full. 21, on się nie może gardować, to jest problem tylko, nie? 300 całe. 500 i zaraz znów to. Już teraz nikt w teorii nie umiera od tego. Dwa hity mógł przyjąć. Wygraliśmy! Dlaczego się opierasz, człowieku? Chcę zetrzeć proch starych bogów. Chcę być prawdziwym bogiem. Chcę po prostu wiedzieć więcej. Dobra, chcę zetrzeć na proch starych bogów. Ty? Zmiażdżyć? Jestem tylko powłoką, ułamkiem śladów, które pozostały po Krogorocie. Nawet jeżeli mógłbym cię po prostu zmierzyć w tym momencie. Starsi bogowie, oni nawet nie istnieją już na tym świecie. Starsi bogowie są zbyt czyści dla tego świata. Oni są prawdziwymi formami uczuć i idei, które pozostają w człowieku. Ale ludzie są zbyt zabarwieni własnym umysłem i ambicją, by zrozumieć czystość. Myślą o perfekcji, strachu i destrukcji. A teraz spójrz na świat, który opuszczasz. Czy widzisz ten kształt? Kształt nigdy nie mógłby istnieć wśród mężczyzn? Wśród ludzi? Ponieważ kształt różni się u każdego człowieka. Jeśli prawdziwie zobaczyłbyś kształt, który dzielą wszyscy, zatrzymałoby to indywidualny umysł i istnienie. Ludzie są słabi. Mogę ujawnić prawdziwą formę, jej przebłyski. Tak. No i dupa. Twoje zdrowie psychiczne spada w zastraszającym tempie. Desperacko łapiesz oddech, gdy szok i przerażenie wyłączają funkcje organizmu jeden po drugim. Czujesz terror. Czujesz, jak ogarnia cię przerażenie, terror. Pomimo zahartowania przez okropności lochu, nic, czego byłeś świadkiem do tej pory, nie mogło przygotować cię na to pierwotne uczucie. Nie możesz działać w żaden sposób. Twoje ciało musi się wyłączyć, ponieważ jest to jedyna ucieczka, jaką możemy myśleć w obliczu tej strasznej istoty. Życie ucieka ci sprzed oczu w mgnieniu oka. Najbardziej żałujesz, że kiedykolwiek postawiłeś stopę w tych lochach. Zdajesz sobie sprawę, że całe to doświadczenie było z góry ustalone od pierwszej sekundy, gdy spojrzałeś na tą starożytną fortecę. Nigdy nie uciekłeś z lochu strachu i głodu. Nikt o tobie więcej nie usłyszał. Bez śladu o tobie po prostu zniknąłeś z tego świata. Hmm.
tak, jakbyś to tak jakbyś po prostu wypadł z historii książek. Twój krzyk terroru, strachu nigdy nikogo nie dosięgnął. Długa wyprawa dała ci jedynie wskazówki na temat większego schematu rzeczy. Dowiedziałeś się o tajemnicach starożytnego świata. Ale nawet to jest więcej niż to, co jest przeznaczone dla ludzkich uszu. Ending B. And the older one. Older one. Ten starszy. Dobra. To już pykło. Mamy jeszcze tam kilka rzeczy do omówienia. Tylko kurde, no jak ja muszę całą tą walkę z nim przechodzić. To może być ciężkie. To może być ciężkie. Ale dobra, spróbujmy. Mamy w sumie już chyba 32 minuty odcinka. Jakoś tak chyba. Więc zapewne ja wam to szybko teraz pominę, żebyście się nie zanudzili. I tyle. I zobaczymy się już po walce z Grogorotem. Może być to będzie po prostu troszeczkę, wiecie, taki krótszy odcinek. Ja wam to spójcę, skrócę. Więc nie mam dzisiaj zbytnio czasu, żeby robić dłuższe. Żeby jeszcze po prostu wyciąć to i nagrać kolejne tam 15 minut, trochę byłoby słabo. Dobra, widzimy się za chwilę, więc do zobaczenia. Dobra, jestem, moi drodzy, ale tyle, ile się kurde namęczyłem. To jest po prostu dramat. To jest po prostu dramat z tym, naprawdę. Wiecie co, sprawdzę w wiki, czy tutaj są jakieś inne endingi. Nic nie widzę. Dobra, chcę być po prostu prawdziwym bogiem. To może to. Chcesz być bogiem? Daliśmy wam opcję. Daliśmy ludzkości opcję. Ale to nie jest, to nie było dla ciebie, to było dla ciebie za mało. Chciałeś zejść głębiej. Starsi bogowie, oni nawet nie istnieją na tym świecie już. Starsi bogowie są zbyt czyści dla tego świata, to już było. Oni są prawdziwymi formami uczuć i idei, które pozostawiają w człowieku. Ale ludzie... ludzie są zbyt zabarwieni własnym umysłem i ambicją, by zrozumieć czystość. Myślą o perfekcyjnym kształcie strachu i destrukcji. A teraz spójrz na świat, który opuszczasz. Chcesz zobaczyć kształt? Kształt nigdy nie mógłby istnieć wśród ludzi, ponieważ kształt różni się u każdego człowieka. Dobra, ludzie są słabi. Mogę mieć pewną formę i przebłyski. I tutaj właśnie, czyli to wszystko prowadzi do tego samego. Nie chcemy. Jest coś innego. To jest zajęcie psychicznie spada w zaskakującym tempie. Nie, to jest to samo. Czujesz terror, który tam w sobie poruszasz. Czujesz, jak ogarnie ci przerażenie. Pomimo zahartowania przez okropności lochu, nic, czego do tej pory byłeś świadkiem, nie mogło przygotować cię na pierwotne, na to pierwotne uczucie. Nie możesz działać w żaden sposób. Twoje ciało musi się wyłączyć, ponieważ jest to jedyna ucieczka, jaką możesz wymyślić w obliczu tej starszej istoty. Czyli to jest to samo. To jest normalnie to samo. Życie ucieka się sprzed oczu, w dniu oka. Najbardziej żałujesz, że kiedykolwiek postawiłeś sobie w tych lochach. Czyli to jest wszystko to samo. Ten sam ending. Moi drodzy, to ja tylko walczyłem z tym Grogorotem. Ten sam ending. Ten sam. Wszystko to samo. Nic się nie zmieniło.
The Older One. Ending B. The Older One. Moi drodzy, ja tutaj dzisiaj zakończę, no bo naprawdę już się pierdolę z tym z 20 minut, żeby wam nie skłamać. Bo co mnie wkurza najbardziej chyba w Firenhanger, to jest ta losowość. Czasami wyjdzie ci coś za pierwszym razem, a jak chcesz to powtórzyć, to kurwa 20 razy próbujesz i jest inny zawsze efekt. To jest tak irytujące. Wystarczy, że nie wiem, nawet to głupie odliczanie do tych 5 wejdzie ci na jakiegoś innego sojusznika i już cały misterny plan w pizdu. Wystarczy, że czasem nawet ci te igły z trutką nie wejdą i już dupa. Czasem wystarczy też, że zamiast jednego oczka na początku pokażą ci się dwa. Już w tej chwili jesteś też w dupie, bo ci HP nie starcza. To jest mega irytujące w tej grze. Ale no, czeka nas jeszcze jeden ending, który z pewnością zrobię. To możecie być pewni. I myślę, że już po tym endingu z nie rozwalaniem tych serduszek, tylko właśnie tym Złotym Królem, to mówiliście, tak? Chyba tak. Myślę, że potem spróbujemy zrobić jakiś kanoniczny ending, ale nie wykluczam, że go zrobię na tej samej zasadzie w trybie zapisów takich normalnych, bo chyba da się to zrobić. Więc, moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrybie, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, my się widzimy oczywiście w następnych odcinkach. Spear and Hunger. Trzymajcie się. Hej, hej!